Katarzyna Gruchot, witam Państwa w kolejnym odcinku cyklu o uzależnieniach. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Cezary Lepiarczyk. Witam Panie doktorze. Pan jest specjalistą psychiatrii, kierownikiem oddziału detoksykacji w Wojewódzkim Ośrodku Lecznictwa Odwykowego w Gorzycach. Tak. Proszę powiedzieć, jak alkohol i środki psychoaktywne działają na mózg uzależnionego? Wpływ szeroko rozumianych środków psychoaktywnych, i tutaj możemy wymienić alkohol, wszelkiego rodzaju narkotyki, dopalacze, leki i tak dalej. Ten wpływ alkoholu na ośrodkowy układ nerwowy można by podzielić jak gdyby na dwie grupy. Znaczy jedno to takie działanie tu i teraz, kiedy pacjent czy tam osoba używająca jest bezpośrednio pod wpływem na przykład wysokich stężeń alkoholu. Można by to krótko określić jako wpływ odhamowujący, czyli zostają wyłączone te tak zwane wyższe funkcje korowe, czyli jakieś tam logiczne myślenie, kontrola własnego zachowania, i do głosu dochodzą te takie, nazwałbym, instynkty, którymi sterują inne zupełnie piętra układu nerwowego mózgu, który w normalnych warunkach poza intoksykacją jest to kontrolowane właśnie przez tą część, nazwijmy to, rozumową, którą im wyższe ilości środka psychoaktywnego, tym ta kontrola jest bardziej zniesiona. Stąd te wybryki, ten nadmiar energii, odwaga. Tak, znaczy, no, są różne sposoby, nazwijmy to, upijania się, tak? Można się upić na agresywnie, na smutno, na wesoło i tak dalej, i tak dalej. Każdy ma swój sposób reagowania na alkohol. Czy przy środkach psychotropowych też tak jest? Czy one jednak pobudzają? Nie psychotropowych, psychoaktywnych. To znaczy bywa bardzo różnie, tak? Bo są substancje, które będą wyzwalały, nazwijmy to, energię, pobudzały, a będą substancje, które wręcz przeciwnie, będą tłumiły, powodowały na przykład senność, zamroczenie, oszołomienie i tak dalej. Od czego to zależy? Od takich predyspozycji, znaczy, każdego z nas? Tych czynników jest bardzo wiele. Znaczy, przede wszystkim zależy od tego, pod wpływem jakiego środka dana osoba się znajduje. Po drugie, ile tego środka użyła. Czy to jest kobieta, czy to jest mężczyzna, czy to jest osoba starsza, młodsza, ile waży, jakie ma indywidualne predyspozycje. Tych zmiennych jest cały szereg, także tutaj nie można tego jakoś jednoznacznie określić. Mhm. Jaki ten wpływ jest, jeśli chodzi o przedział czasu, to znaczy ktoś, kto dwukrotnie, trzykrotnie użył alkoholu, nie jest jeszcze uzależniony, pewnie inaczej się zachowuje, ale ten, który od lat pije, jak jego mózg na to reaguje? Znaczy, i właśnie tutaj przechodzimy jak gdyby do tej drugiej fazy, czy do tego drugiego rodzaju działania, gdzie alkohol generalnie rzecz biorąc powoduje degradację ośrodkowego układu nerwowego. Chodzi głównie o tak zwane zaniki czy atrofię podkorową, czyli dochodzi generalnie rzecz biorąc do zaników kory mózgowej, czyli tej części mózgu odpowiedzialnej za inteligencję, za pamięć, za uczucia wyższe i tak dalej, czyli dochodzi do takiej ogólnej degeneracji, tak? Czyli pacjent ma problemy z pamięcią, zaniedbuje się, traci zainteresowania wszystkimi i wszystkim. Ważne jest zdobycie swojej ulubionej substancji, od której jest uzależniony. Jak jeszcze alkohol wpływa na nasz organizm? Znaczy, poza tym działaniem na ośrodkowy układ nerwowy, musimy pamiętać, że alkohol niszczy również inne narządy. Znaczy, tutaj głównie chodzi o wątrobę i otrzustkę. Bardzo częste są jakieś tam powikłania typu, nie wiem, zapalenie trzustki na przykład przewlekłe, co może być też stanowić śmiertelne zagrożenie dla życia osoby uzależnionej. Pacjenci, którzy od wielu lat nadużywają alkoholu, narażeni są również na inne schorzenia, ponieważ oni najczęściej są wyniszczeni, bo nie jedzą. Alkohol, trzeba pamiętać, jest środkiem wysokokalorycznym, więc ciągą alkoholowym najczęściej towarzyszy niejedzenie, co związane jest z obniżeniem masy ciała, z różnego rodzaju niedoborami witaminowymi. Zmniejsza się odporność, zwiększa się podatność na choroby infekcyjne, jakieś zakażenia, gruźlica, tak? Bardzo często pod wpływem środków, będąc w stanie odurzenia,
czy to alkoholowego, czy narkotycznego. Tacy ludzie stosunkowo częściej niż inni ulegają, nie wiem, wypadkom, urazom, więc jakieś takie mechaniczne uszkodzenia również do tego dochodzą. Nie zapominajmy również o wpływie alkoholu na obwodowy układ nerwowy, czyli dochodzi do degeneracji włókien nerwowych w kończynach, najczęściej górnych i dolnych, i do rozwoju tak zwanej polineuropatii alkoholowej, czyli pacjenci mają problemy, czują takie drętwienie, mrowienie w kończynach górnych, dolnych, co na przykład bardzo utrudnia im chodzenie, nie licząc jakichś tam ewentualnie zawrotów głowy, które mają zupełnie inne podłoże. Więc ten wpływ alkoholu szkodliwy, no jest cały szereg tych elementów, które... Mówimy teraz o takim pacjencie, który jest w trakcie choroby alkoholowej, jest już przed nią zniszczony. Jak takiego niemyślącego trzeźwo człowieka można skłonić do leczenia? Znaczy, jest to bardzo trudne lub wręcz niemożliwe. I tutaj ta dowolność, znaczy ta chęć leczenia przede wszystkim jest jak gdyby kluczową sprawą, ponieważ pacjenci bardzo często nie mają poczucia choroby. Znaczy, to wynika z mechanizmów uzależnienia. Myślę, że tutaj terapeuci są tutaj bardziej kompetentni, żeby o tym wszystkim opowiadać. To jest ich rola, żeby nakłonić do leczenia. Znaczy... Ale chcę o to spytać, tak? Czy my w Polsce możemy leczyć kogoś, kto nie wyraża na to zgody? Znaczy teoretycznie i praktycznie, znaczy teoretycznie tak, praktycznie jest z tym już gorzej, bo istnieje taka procedura jak przymusowe skierowanie przez sąd do leczenia odwykowego. Sąd wydaje postanowienie o przymusowym leczeniu. Do nas tacy pacjenci do ośrodka są dowożeni najczęściej przez, no albo zgłaszają się sami, albo są dowożeni przez tam straż miejską, albo funkcjonariuszy policji. Natomiast my zawsze im zadajemy pytanie, czy pan wyraża zgodę na przyjęcie do ośrodka. I nawet jeśli taki pacjent z postanowieniem sądu mówi, że nie, to my go puszczamy do domu. Często jest tak, że radiowóz jeszcze nie wyjedzie z terenu ośrodka, a on już wychodzi i przyprowadzają nam go z powrotem, mówią, bo on wam uciekł. Ja mówię, nie, proszę pana, on nam nie uciekł. Ja go wypuściłem. On po prostu nie chce. A żeby była jasność, to nie my jako ośrodek mamy postanowienie o przymusie leczenia, tylko pacjent ma postanowienie o przymusie leczenia. Czyli to jest i tak jego wola. To jest i tak jego wola. I my go wypuszczamy. Oczywiście informujemy o tym sąd, który wydał postanowienie o przymusowym leczeniu. A co sąd robi z delikwentem, no to już jest decyzja sądu. Czyli nawet dobra wola całej rodziny nie wpłynie na to, że państwo przyjmiecie kogoś, nie, kto nie ma ochoty nie, się leczyć. Nie, pacjent musi wyrazić zgodę, musi spełniać warunki, bo też nie każdego pacjenta możemy do nas przyjąć. No właśnie, ale, to pani jakie redaktor, warunki? Ale to powiedzmy sobie szczerze, no z leczeniem choroby alkoholowej jak z leczeniem każdej innej choroby, tak? Skoro nie można kogoś zmusić, żeby leczył nadciśnienie, albo leczył chorobę wieńcową, albo leczył nowotwór, to dlaczego mamy kogoś zmuszać, żeby leczył chorobę alkoholową? To jest wolny człowiek i może robić, co chce. No właśnie, to jakie musi spełnić warunki, żeby mógł się do państwa ośrodka dostać? Znaczy, po pierwsze musi wyrazić zgodę. Tak, to jest ten pierwszy. To jest pierwszy warunek. Po drugie musi mieć skierowanie wystawione chociażby przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na specjalnym druku. Ale myślę, że to koledzy pracujący, czy lekarze rodzinni, czy koledzy psychiatrzy doskonale o tym wiedzą. Ustalić termin i przyjmujemy. Oczywiście nie może być... Może to ale dziwnie. On w trakcie jakby picia może być przyjęty. Może być przyjęty, znaczy my zawsze prosimy, żeby on był możliwie najbardziej trzeźwy, jak to tylko możliwe. Nie zawsze jest to możliwe, żeby pacjent wytrzeźwiał, że w wydychanym powietrzu będzie miał 0 promili, bo my zawsze badamy takiego pacjenta, więc mamy tam pewien margines, gdzie pacjenta, nawet jeśli nie jest do końca trzeźwy, my go przyjmiemy. Oczywiście to nie może być zbyt dużo. Z jednego głównego, podstawowego powodu. Bardzo często jest tak, że pacjent im bardziej pijany, tym bardziej chce się leczyć. Natomiast w miarę jak wychodzą z niego promile, to razem z promilami wychodzi chęć leczenia i często też wcześniej zgłaszane myśli samobójcze, co jest jak gdyby następnym problemem. W związku z czym nie ma sensu, żebym ja przyjmował pacjenta w stanie jakiegoś znacznego upojenia alkoholowego, żeby on się jedną noc przespał i rano powiedział, to ja dziękuję, ja już się nie chcę leczyć. Bo nie jesteście państwo izbą wytrzeźwień. Nie jesteśmy izbą wytrzeźwień. Tak samo od razu chciałem powiedzieć, że szpital psychiatryczny również nie jest izbą wytrzeźwień.
po co są wieczne awantury, tak? Bo chciałem bardzo jasno powiedzieć, upojenie alkoholowe nie jest wskazaniem do hospitalizacji psychiatrycznej albo do hospitalizacji w oddziale odwykowym. Więc z drugiej strony my dopuszczamy i przyjmujemy pacjentów z pewną ilością alkoholu jeszcze w krwi, bo wiemy, że ten pacjent nie jest w stanie wytrzeźwieć do końca, do zera. Ponieważ objawy zespołu abstynencyjnego, które u niego zaczynają narastać w miarę jak ten człowiek trzeźwieje, są tak straszne, że on nie jest w stanie wytrzeźwieć do zera, on się musi napić, żeby złagodzić te rozwijające się objawy abstynencyjne, które potrafią być na tyle dramatyczne, że on sam nie wytrzeźwieje. No i Państwo te wszystkie dramaty obserwujecie na oddziale, prawda? Bo oni tam trzeźwieją. Tak. I jak sobie z tym wszystkim radzicie? Jak to wygląda jakby w praniu? Głównym celem pobytu pacjenta w oddziale detoksykacyjnym jest jak najszybsze usunięcie objawów zespołu abstynencyjnego. Znaczy te objawy można podzielić jak gdyby na dwie grupy znowu. To będą objawy somatyczne, czyli takie typowo cielesne, i objawy psychiczne. Jeżeli chodzi o te objawy somatyczne, to wzmożona potliwość, nudności, wymioty, drżenia. Ale też taka agresja na przykład temu towarzyszy? To może, nie musi. Do tego dochodzi wysokie ciśnienie, przyspieszona akcja serca, mogą być napady padaczkowe, więc te objawy naprawdę somatyczne mogą być bardzo dramatyczne. Natomiast jeżeli chodzi o te objawy, o zmiany stanu psychicznego, to właśnie lęk, niepokój, zaburzenia snu, czasem agresja, czasem obniżony nastrój, czasem myśli samobójcze. Więc my przede wszystkim próbujemy farmakologicznie opanować te właśnie objawy. Doprowadzić pacjenta do normalności, nazwijmy to w ten sposób, że ten człowiek się nie boi, śpi, je, nie wymiotuje, ustępuje lęk. To jest też możliwość, że on ma szansę, żeby logicznie pomyśleć, tak? On nie skupia się na tym, że rany boskie, za chwilę umrę, tak? Tylko może myśleć, ewentualnie wtedy podejmować decyzję, co. Jak długo trwa takie leczenie? To znaczy, to jest zależne od pacjenta? Czy macie Państwo na przykład, nie wiem, 2 tygodnie każdy musi przejść? Znaczy my mamy, tu niestety formalności. Narodowy Fundusz Zdrowia przewiduje możliwość hospitalizacji pacjenta w oddziale detoksykacyjnym przez 10 dni. Znaczy związane z góry ustalone. Jest to jak zwykle związane z pieniędzmi, to znaczy tak, oni przez 10 dni hospitalizacji płacą nam pełną stawkę za osobodzień, za każdy kolejny dzień 70 albo 75% tej umówionej stawki, nie chcę tutaj wprowadzać w błąd. Więc my z reguły staramy się zamknąć gdzieś między 10 a 14 dni, ale myślę, że jest to ten czas wystarczający. Oczywiście zdarzają się indywidualne przypadki, że nie. No ale myślę, że to 10 dni to jest takie. To jest takie 10 dni, kiedy spędza się na sali. Jak duże te sale są? No, my mamy w naszym ośrodku, to są sale, jest kilka sal dwuosobowych, pozostałe są pięcioosobowe. Na oddziale możemy hospitalizować maksymalnie 40 osób. Na oddziale detoksykacyjnym nie ma żadnych odwiedzin, nie ma przepustek. No, pacjenci uzależnieni mają tak zwane rozmyte granice, ja to nazywam, czyli uważają, że wiele rzeczy im się należy, są często roszczeniowi, tak? Wysługują się innymi osobami, co oczywiście wynika z mechanizmu uzależnienia, dlatego my od pierwszego dnia pobytu pacjenta w oddziale, oprócz tego leczenia takiego farmakologicznego i odtruwania pacjenta od razu, też próbujemy pewne rzeczy narzucać, tak? Chociażby to, że pewnych rzeczy robić nie wolno. Są na przykład wyznaczone godziny, kiedy oni mogą wyjść w oznaczone miejsce na papierosa. Tak jak mówię, nie ma tych odwiedzin, nie ma. Są wyznaczone pory, kiedy pacjenci wychodzą na posiłki, kiedy pacjenci mogą robić zakupy w sklepiku, który jest w ośrodku. Niestosowanie się do regulaminu oddziału jest niestety karane. Nie bójmy się tego słowa, dyscyplinarnym wypisem z ośrodka przed ukończeniem terapii. A proszę mi powiedzieć, czy w trakcie tej terapii oni już też odbywają takie rozmowy z terapeutami? Tak, oprócz leczenia farmakologicznego są tak zwane społeczności terapeutyczne. W oddziale jest zatrudniony terapeuta uzależnień, który
który też pacjentów bada, sprawdza ich motywację do podjęcia terapii, pracuje nad tą motywacją, żeby oni byli zainteresowani przejściem do oddziałów terapeutycznych. Jak wiekowo to wygląda, jeżeli chodzi o płeć? Bardzo różnie. Macie Państwo mieszane sale? Tak, przyjmujemy i panie, i panów. Zdecydowanie dominują panowie. O paniach to jest to bardzo naprawdę niewielki odsetek. Nie dlatego, żeby problem wśród kobiet był mniej rozpowszechniony, natomiast my nie mamy warunków, tak? Bo są oddziały, które są wyspecjalizowane na przykład w terapii kobiet. Tak? A gdzieś tutaj na Śląsku? No na przykład w Rybniku, w szpitalu psychiatrycznym na ulicy Gliwickiej jest oddział, który prowadzi terapię dla pań. Przy czym nie mówię tutaj o detoksykacji, mówię o tej już właściwej terapii. Także pań jest troszeczkę mniej. Mają tam wyznaczone sale, mają oczywiście swój węzeł sanitarny i tyle. A jeśli chodzi o wiek tych bardzo osób? Bardzo różnie, tutaj nie ma reguły. No, najmłodsi mają tyle, co skończone 18 lat, no bo jest to ośrodek dla osób pełnoletnich, natomiast najstarszych pacjentów, których pamiętam, to tam dobrze powyżej, powiedzmy mocne 70+. Pan już ma 30-letnie doświadczenie, jeśli chodzi o psychiatrię i pomoc ludziom. Z jakimi takimi najbardziej drastycznymi przypadkami, które można dać jako przykład, spotkał się pan w swojej karierze zawodowej? Ale mówimy oczywiście o uzależnieniach. Tak? Na pewno będą to przypadki, tak jak mówiłem, o jakichś tam powikłań somatycznych, gdzie pacjent na przykład dochodzi do ostrego zapalenia trzustki i pacjent na przykład umiera, bo mówiąc obrazowo, ale i dosłownie w sensie biochemicznym w brzuchu z trzustki robi mu się mydło. I on po prostu umiera. Dla niego nie ma ratunku. Dosyć dramatycznie przebiegają, bo nie powiedzieliśmy o jednej rzeczy, że nieleczony zespół abstynencyjny może doprowadzić do rozwoju ostrej psychozy, jaką jest tak zwane majaczenie alkoholowe, czyli popularne delirium, tak? Przysłowiowe białe myszki. A czy skąd się to wzięło? Dlatego, że pacjenci mają bardzo żywe omamy wzrokowe i różne rzeczy widzą i słyszą. Nie mają oczywiście nad tym zupełnie kontroli. No, miałem pacjenta, który leżał w delirium w pokoju swojego dziecka i który walczył z tygrysami i z lwami, które schodziły z tapety i go atakowały i gryzły. Znaczy, nam się to może wydać śmieszne, tak? Natomiast dla tego pacjenta, który realnie widzi, jak ze ściany schodzi tygrys i wbija mu się gdzieś tam pazurami w ciało, no to już nie jest śmieszne, proszę mi wierzyć. On nam to później opowiadał, jak się go udało, kiedy udało się go wyprowadzić. Często też te epizody psychotyczne pokryte są niepamięcią, a co być może też jest błogosławieństwem dla tych chorych, bo oni potrafią wyczyniać takie rzeczy, że gdyby oni to pamiętali, nie mogliby to ja nie wiem, czy oni by to ze wstydu sobie krzywdy nie zrobili, tak, że tego typu rzeczy mogli się dopuścić. Jak to leczenie wygląda? To znaczy tak, lek, od którego pacjent jest uzależniony, on go dalej otrzymuje, natomiast w kontrolowany sposób i w stopniowo redukowanych dawkach. Natomiast i obserwujemy, jakie pacjent ma ewentualnie objawy i próbujemy te objawy łagodzić w jakiś tam innym, przy użyciu innych środków. Natomiast pacjenci też mają wypracowane mechanizmy, bo to, że pacjent przychodzi do mnie i ja mu na przykład jest pacjentem uzależnionym od benzodiazepin i ja mu na przykład wypisuję jakąś tam określoną dawkę leku, powiedzmy na miesiąc, bo wiem, że mu tego zabrać nie mogę, bo zrobi mu krzywdę, ale ja nie wiem, ilu takich jak ja ten pacjent ma jeszcze innych lekarzy, tak? I ile Czyli to jest takie obchodzenie jakby. Znaczy w tej chwili, kiedy jest system e-recept, tak? I te recepty są na kontach pacjenta odnotowywane, jest łatwiej. Zaczyna być nad tym jakaś tam kontrola.
ale myślę, że to w dalszym ciągu też tak troszeczkę funkcjonuje. Znaczy nie znam skali zjawiska, ale jestem przekonany, że ono w ogóle jest, no nie licząc jakiegoś tam czarnego rynku, nie? Gdzie jasne. To wiadomo. Oto że... podobno się za granicą zamawia te leki, one przychodzą do paczkomatów. Tego nie wiem, ale no nie zdziwiłbym się, gdyby tak było. Ale państwo jako lekarze też macie jakieś ograniczenia? To znaczy, że pan nie może więcej niż tam ileś przepisać? Nie, ja nie mogę, ja mogę wypisać na określony czas, i to ja ustalam dawkowanie. To dawkowanie często jest niestandardowe, ale zdarzały mi się, ja sobie to bardzo cenię, telefony na przykład z apteki, że jest tutaj, panie doktorze, jest tutaj pacjent z pana receptą, który ma tyle i tyle tego i tego. Ja mówię, tak, rzeczywiście, czy ja to wypisałem, tak, biorę za to pełną odpowiedzialność. Ja to oczywiście odnotowuję w dokumentacji medycznej, no żeby w razie czego, gdyby ktoś zechciał to skontrolować, no ja muszę się z tego jakoś umieć wytłumaczyć, prawda? Czy pan przez tych ponad 30 lat pracy w zawodzie może powiedzieć, że jeśli chodzi o uzależnienia, coś się w Polsce zmienia? Na lepiej, na gorzej? Jak to wygląda? Znaczy, to trudne pytanie. Myślę, że dostępność ośrodków na pewno jest zdecydowanie większa niż była. Jest tego w tej chwili całkiem sporo i myślę, że jeżeli ktoś chce, to, no to myślę, że nie znajdzie ma większego miejsce, w którym może się leczyć. Zdarzają się oczywiście pseudoośrodki, znaczy ja na to mówię pseudoośrodki, bo uważam, że to są głównie jakieś tam prywatne, gdzie ja uważam, że chociażby ze względu na czas terapii, jaki oni oferują, uważam, że pacjent w tak krótkim czasie nie jest w stanie... Naciągają trochę. Nie jest tak, nie jest to w stanie, nie jest w stanie, przepraszam za określenie, przerobić materiału, dlatego że ten pierwszy etap terapii jest taki bardzo dyrektywny, tak? Pacjenci się uczą, jakie są mechanizmy uzależnienia, jak je rozpoznawać, jak sobie radzić, więc jest jak gdyby do przerobienia pewna ilość wiedzy, która potrzebuje czasu. Która potrzebuje czasu i wtłaczanie tego komuś na siłę do głowy, no mija się z celem zupełnie. No słyszałem też o ośrodkach, które na przykład po zakończonej z sukcesem terapii odwożą pacjenta do domu limuzyną z szampanem. No to już jest, to nie jest żart. No to bez komentarza to pozostawię. Rozumiem. Dziękuję panie doktorze za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję państwu.